Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego wyzwania. Dzisiaj zupełnie inna sceneria. Na zewnątrz jest plucha, jest bardzo zimno, a więc przeniosłem się do naszego studia domowego, naszej kuchni. Za mną są deski, które kojarzysz zapewne z innych odcinków. Jeżeli masz pytania, bo wiem, że wiele osób pyta o te deski, jaki to jest kolor, jak zostały przymocowane na ścianie, napisz w komentarzu, z chęcią odpowiemy na to pytanie. A dzisiaj będzie temat, do którego potrzebuję troszkę więcej przestrzeni. Tutaj nie widzicie, ale poniżej są pewne rzeczy. I dzisiaj będzie temat kształtów w naszej nowoczesnej kuchni, w nowoczesnej jadalni, w nowoczesnej restauracji. Zacznijmy od pierwszego naczynia, na którym możemy podawać nasze różnego rodzaju jedzenie. Jest to takie oto naczynie, wiele osób zapewne kojarzy to naczynie, wiele osób, które buduje swój dom, będzie kojarzyło to naczynie. Jest to po prostu kielnia. Kielnia wykorzystywana przez murarzy do roznoszenia różnego rodzaju zaprawy murarskiej, a w dzisiejszych restauracjach może być wykorzystywana do podawania na przykład hamburgera, na przykład steku. Pięknie to wygląda. Kolejne naczynie również złote, jak złociste frytki. Takie oto naczynko z uchwytem. Świetnie tutaj będą wyglądały właśnie wspomniane wcześniej frytki. Długie oczywiście owoce morza lub też w domu możesz wykorzystać je jako podstawka pod paluszki, różnego rodzaju precelki. Kolejne naczynie, tym razem porcelanowe. Taki oto wazonik. Bardzo podoba mi się jego kształt. Jest taki delikatny, smukły. I ta matowa farba, matowe wykończenie w środku, szkliwienie czerwone, dodaje takiego uroku. Gdzie możemy je wykorzystać? W naszej jadalni jako naczynie na oliwę z oliwek, naczynie na sos. W każdej restauracji myślę, że bez problemu znajdziecie pomysł, gdzie takie naczynie możemy wykorzystać. Kolejne naczynie, kolejny kształt. Tym razem naczynie łudząco przypominające taką patelnię. Co można tutaj podawać? Tak naprawdę wszystko będzie na tym genialnie wyglądać. Owoce, ciastka, myślę, że jajko nawet rozbite, włożone do kuchenki, ponieważ jest to porcelana, więc śmiało możemy na tym podgrzewać nasze dania. Możemy topić, możemy smażyć, może smażyć nie, ale możemy tutaj działać wysoką temperaturą, możemy myć w zmywarce. Pięknie to wygląda. Kolejne naczynie, tym razem kształt taki jajowaty, również czerń. Czerń jest bardzo modna. Tutaj może widzicie, to jest taka czerń przeplatana z taką naleciałością białą. Pięknie to wygląda, może na kamerze nie tak bardzo jak w realu. Naczynie, myślę, że bardzo często ludzie szukają odejścia od naszych standardowych okrągłych talerzy i to jest właśnie przykład, gdzie możemy wykorzystać takie naczynie jako zastępcze do naszych talerzy. Pięknie będzie to wyglądać w jadalni, wielkościowo 26-28 cm, wszystko się tutaj zmieści, ziemniaczki, kotlet, buraczki, pięknie to wygląda. Też chciałoby się mieć takie w kuchni swojej. Kolejne naczynie, tym razem naczynie do picia, filiżaneczka o takim oto pięknym kształcie, kształt zgniecionego kubka. Myślę, że producent tej oto porcelany miał tutaj na celu uzmysłowić nam, że nasza planeta wymaga tego, żebyśmy dbali, ponieważ wiele jest takich kubków zgniecionych, szczególnie blisko McDonalda. I taki kształt, naprawdę pięknie to wygląda, naprawdę przykuwa uwagę. Tutaj troszkę mniejszy kształt, oczywiście są różne kolory takich kubków, takie naczynie na przykład na różnego rodzaju orzeszki, pestki z dyni, jeżeli chcemy być fit, a to naczynie do picia, gdzieś na imprezie postawić, na różnego rodzaju eventach, na pewno przykuwa uwagę. Dla firm cateringowych wspaniały pomysł na wyróżnienie się. Kolejne naczynie, tym razem ceglasty kolor. Co by powiedzieć o tym naczyniu? No, jak pierwszy raz zobaczyłem to naczynko, taka podstaweczka z takim oto kubeczkiem, pomyślałem, przecież to jest takie proste. No i właśnie, chyba wracamy do takiej prostoty
producenci tych wszystkich porcelanowych rzeczy, producenci takich naczyń, na których podajemy już gotowy produkt, chcą wrócić do takiej naturalności. Naprawdę fajnie to wygląda, a tutaj może u góry będziecie widzieć, jest taki prosty kształt, niekiedy zaokrąglony i przykuwa mi to uwagę, ponieważ jest to jakby wycinane takim nożykiem, więc naprawdę jest oryginalne, bez dwóch zdań. O, kolejne naczynie, świetne, testowałem je w poprzednim filmie. Naczynie w 100% jedyne na świecie ekologiczne. Co to znaczy ekologiczne? Każdy wie, ale to naczynie jest zrobione w 100% z gliny recycle, czyli z gliny pochodzącej z recyklingu. Matowy dół, góra szkliwiona, filiżanka naprawdę pełną parą, fajnie to wygląda. Przede wszystkim dla wszystkich osób, które chcą być eko. Kiedyś rozmawiałem z taką panią, może mnie ogląda, pozdrawiam ją, pani Maria. Była zachwycona tym naczyniem i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy na ten temat o tej filiżance. Kolejne naczynie. Naczynie stworzone do picia herbaty. Naczynie inspirowane żarówkami LED. Naczynie, które ma matowe wykończenie na zewnątrz, w środku szkliwienie. Piękne połączenie, jedyne takie. Po co te żłobienia? Ponieważ ta filiżaneczka jest bez ucha, a te żłobienia mają za zadanie przeciwdziałać wszelkiego rodzaju temperaturze, która może oddziaływać na nasze paluszki. Poza tym naczynie idealnie się tutaj trzyma. O, może nie za bardzo oczywiście, ale popatrzcie, to jest na żywo kręcone, to nie spada. Naprawdę robi robotę. Mieć taką filiżankę i podawać szczególnym gościom i oczywiście samemu pić z takiego naczynia. Bajka. I żeby ten filmik nie był taki długi i żebyście wytrwali, piękne naczynie do podawania różnego rodzaju sałatek. Moja żona nazywa, że to jest kosmiczna misa. Popatrzcie tylko na tę oto naleciałość. Tak jakby ktoś tutaj wylał farbę. Pięknie to wygląda. Jako prezent idealnie się sprawdzi, jako naczynie na sałatkę, jako naczynie na jakąś przystawkę. Naprawdę genialne. To by było tak pokrótce o tych wszystkich kształtach, które możemy zaobserwować w naszej nowoczesnej kuchni. Ja dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca tego filmiku. Zachęcam Cię do oglądnięcia innych filmów, zachęcam Cię do skomentowania tego filmu i inspiruję Cię tym filmem do tego, abyś zmieniła coś w swojej kuchni, abyś dodała jakiś jeden element, który patrząc na to, aż chce się żyć, aż chce się po prostu budzić co dnia. Dzięki wielkie, pozdrawiam.